Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zaprasza do udziału w nowym konkursie literackim. Chrzanowska Biblioteka Publiczna ogłosiła konkurs biograficzny Czas nie będzie na nas czekał. Jego celem jest popularyzacja wiedzy biograficznej dotyczącej znanych i nieznanych postaci z regionu chrzanowskiego. Bibliotekarze liczą, że dzięki konkursowi uda się też wzbogacić księgozbiór regionalny placówki. Bardzo serdecznie chciałabym Państwa zaprosić po raz kolejny, już po raz trzeci, do udziału w naszym konkursie literackim. W tym roku proponujemy Państwu konkurs biograficzny, konkurs literacki, który zatytułowaliśmy Czas nie będzie na nas czekał. Bohaterem pracy konkursowej może być zarówno postać historyczna, jak i współcześnie żyjąca. Forma literacka jest dowolna. Może to być opis, ale także relacja, wywiad czy reportaż. Biograficzny konkurs literacki Czas nie będzie na nas czekał to konkurs, w którym chcielibyśmy, aby Państwo opisali osoby historyczne, które kiedyś mieszkały, kiedyś żyły w naszym mieście, w naszym powiecie, były związane w różnej dziedzinie życia z naszą ziemią chrzanowską. Te osoby mogą być osoby, które już nie żyją, ale które, jeżeli Państwo dotrą do specjalnych materiałów źródłowych, może jeszcze nieodkrytych i w ciekawy, interesujący sposób opiszą te osoby, to konkurs ten będzie konkursem bardzo interesującym, bardzo bogatym, wniesie bardzo dużo oczywiście do naszego księgozbioru regionalnego. Termin składania prac konkursowych upływa 15 grudnia. Prace można przekazywać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biblioteki lub tygodnika Przełom, który jest współorganizatorem konkursu.